Ducha Świętego. Pan z wami. Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych na tej mszy świętej. Przychodzimy tutaj w strojach ludowych, ażeby dziękować Panu Bogu za wszelkie łaski, którymi obdarza członków zespołu folklorystycznych i kapeli Kujawy ze Sławska Wielkiego. Gromadzimy się z okazji 35. i 15. rocznicy tych zespołów. Chcemy modlić się o potrzebne łaski dla wszystkich członków, także za zmarłych członków zespołu Kujawy. Przeprosił Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli jak najgodniej złożyć tę najświętszą ofiarę.
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspomagają działalność zespołów pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gadzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panu chwalebna i błogosławiona. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu będą dzięki. Alleluja. Witam serdecznie wszystkich przybyłych naszych gości. Bardzo się cieszymy, że pomimo takiej nieprzyjemnej pogody, jesiennej właściwie, a jednak Państwo przybyli, nie pogardzili naszymi zaproszeniami i wspólnie będziemy przeżywać naszą wielką uroczystość. Dla mojego zespołu, czyli Kujawy, to jest 35. rocznica powstania i aż trudno mi uwierzyć, że to aż 35 lat. I często myślę, gdy sama siedzę w domu, to często myślę, czy to jest możliwe, że to już tyle lat minęło od tej chwili, kiedy zespół założyliśmy. Często przypominam sobie, gdy sama siedzę, przypominam sobie różne wydarzenia z naszej działalności, różne przyjemne sprawy. Czasami przykre były, ale to można było przetrwać. Ale czasem smutno jest. Bardzo często nastawiam aparaty, czy to telewizję, czy radio, żeby posłuchać muzyki ludowej. Bardzo chętnie ją słucham i tęsknię za nią. I spotkania z moimi paniami, jest już ich mało, bo ich tylko 11. Są dla mnie smutne, przykre, ale wspomnienia są piękne. Witam serdecznie, cieszę się bardzo, że Państwo przybyli. Serdecznie witam pana starostę Leonarda Maciejskiego wraz z żoną. Właśnie rozglądam się, bo wiele osób zaproszonych nie przyjechało. Pani Taraczyńskiej nie widzę ze starostwa. Witam pana burmistrza miasta i gminy Kruszwica, pana Marka Rimera i żonę. Pana Felikowskiego też nie widzę. Panią dyrektor Muzeum Etnograficznego Skowronek też nie widzę. Witam panią Wandę Szkolmowską. Witam media, pana Zbigniewa Politowskiego, pana Edmunda Kozłowskiego. Nie po kolei, ale jak już media, to jeszcze jest pani Renata Skoczek. Witam również bardzo serdecznie. Witam panią Annę Malendę, przedstawicielkę Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. Witam panią Henrykę Dreżyńską, naszą przyjaciółkę. Też folklorystka. Witam pana dyrektora Adama Dołęgę, który nas gości w szkole, który nas zawsze tutaj widzi. Witam pana Krystka, który tak mi mikrofon tutaj bardzo blisko podstawia. Witam panie Andrzeju. Następne osoby zaproszone nie widzę. Witam pana kierownika Centrum Kultury Zielonej, pana Tomaszewskiego.
Witam zespół, przedstawicieli zespołu, bratniego zespołu z Kruszwicy, kierownika pana Zenka Czajkowskiego, wspaniał. Witam również pana Stanisława Kaszyńskiego i Jana Glemba. Aż zatrzymaliśmy się na 21 kwietniu 2001. Tak jak Państwo widzą, za mną są trzy napisy. Napisy wszystko mówią, czyli 35 lat od powstania pierwszego zespołu, który założyła właśnie pani Maria Patyk. Początkowo w tym zespole były tylko kobiety. My mężczyźni przyszliśmy do tego zespołu po 2 latach, ja również. Po 10 latach stworzyliśmy kapelę, dlatego ten drugi jubileusz, 25-lecie, takie srebrne wesele moich panów, którzy tam się pięknie prezentują. No i za dalsze 10 lat to jest, że tak powiem, moje dziecko. To są ci właśnie tutaj piękne kujawianki i piękni kujawiacy najmłodsi. Jest to dziecięcy zespół folklorystyczny, który właśnie działa tutaj, w tej szkole. I podkreślę jeszcze raz, dzięki panu dyrektorowi Adamowi Dołęce, który przy wielu trudnościach, na jakie napotykamy, on zawsze potrafi jakoś pocieszyć, jakoś rozładować sytuację, bo są nieraz bardzo ciężkie, bardzo trudne i są nawet momenty takie, gdzie ja jestem zrezygnowany, nie chcę tego robić dalej, ale po 2 dniach przychodzę i jednak robię to. Witam również wszystkich przedstawicieli zespołów, którzy tutaj stoją za mną. I te najstarsze panie. I młodzież, która jest po mojej lewej ręce. I oczywiście witam dziecięcy zespół, który tutaj tak za moimi plecami się prezentuje. Oczywiście bardzo serdecznie witam panią Marię, która jeszcze wytrwale z nami tutaj przebywa. Pani Mario, to jest prawda, gdyby pani tego zespołu nie założyła, gdyby nie pani działalność tutaj, to by nie było i kapeli, i tego zespołu, i mnie, bo ja po prostu przez panią byłem tutaj pociągnięty, pomknąłem tego bakcyla, no i tak u boku troszeczkę potem ambicje też mnie poniosły, no i przejąłem to, co pani zaczęła. Jak sobie czasem przypominamy, to też muszę się przyznać, czasem byłem krzywdzonym uczniem, ale pani Maria już zapomniała. Ale pochnął tego wakcyla i jest zapaleńcem wielkim i w dalszym ciągu prowadzi to wszystko. Także no, byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby ten konkurs jednak przetrwał jeszcze jakiś czas. I młodzież jest urodziwa, pięknie ubrana, ja dopiero was widzę, że wy macie takie piękne stroje, skąd wy macie je? Bardzo pięknie ubrane są po kujawsku i to powinno jeszcze przetrwać jakiś czas, bo wszyscy nam zazdroszczą,
że jest folklor we wsi. To jest wielka zazdrość jest u niektórych. Ja mam styk z różnymi szkołami, jeżdżę do szkół różnych i oni zazdroszczą wyraźnie, mówią, a Słasko to ma, a my dlaczego nie mamy mieć? Są takie szkoły, które chcą tworzyć jeszcze folklor i w ogóle chyba jak jeżdżę, to tak zauważam, że w tych szkołach coś się obudziło teraz. Wszędzie o folklorze są dwie dzieci. Wszędzie chcą mieć jakiś strój za tańszą cenę oczywiście. No to pukają do mnie. Ja tą stawkę z tańszą cenę jakoś tam im stwarzam. Wczoraj na przykład, czy przedwczoraj dzwonili z Lisewa. Liszkowiany. I też chcą mieć swoje jeszcze tam uzupełnienia. Czyli, że może jeszcze jakiś czas przetrwa. Jak tylko siły będą swoje... Pani Mario, ja myślę, że dzięki takim potocznie nazwie wariatowi, to jeszcze to jest. Ja myślę, że takich wariatów jeszcze może niewielu, ale jeden numer to będzie takie mini. Bo gdybyśmy chcieli Państwa zanudzać, to by to trochę dłużej trwało. Pokażemy trochę tych naszych... Mimo trudności przede wszystkim finansowych, bo proszę Państwa, owszem, działamy jako zespół nieprofesjonalny. Nie mamy żadnej działalności gospodarczej. Nie zarabiamy na tym, ale to kosztuje. Ja jeszcze jestem winien, bo widzę teraz nowe osoby. Witam również naszego księdza proboszcza. Ja wiem, że były obowiązki, ale tym bardziej witamy księdza w naszym gronie. Także ja też jestem dobrej myśli, że to jeszcze powinno przetrwać, bo to powinno zostać dla potomnych. Bardzo często na spotkaniach z młodzieżą, a w tym tygodniu miałem okazję być z częścią zespołu w Janikowie. Były 4 występy dla różnych, 4 szkół, widownia dość duża. Różnie to młodzież odbierała. Powiem szczerze, na końcu 4 występ nasz, a 4 kolejna grupa dzieci ze szkoły podstawowej w Janikowa. I te dzieci potrafiły jakoś najbardziej odebrać to, co chcieliśmy im pokazać. Bo z grup starszych, z licealnych czy z gimnazjalnych szkół nie bardzo to nawet mi się podobało. Był taki moment, że musiałem przerwać występ i wytknąć kogoś, kto bardzo sobie lekceważył to, co się na scenie robiło. A bardzo często powtarzam, że właśnie kultura ludowa jest częścią naszej kultury narodowej. To jest również nasze bogactwo. Bo państwo bez historii i bez kultury, prawda, że nie ma prawa istnienia, prawa tożsamości. I ja myślę, że jednak musimy robić to, żeby to dla potomnych zostało. Pani Mario, czas zacząć. Dziękuję za uwagę. W dalszym ciągu, czyli teraz następny numer to będzie taki mini. Bo gdybyśmy chcieli Państwa zanudzać, to by to trochę dłużej trwało. Pokażemy trochę tych naszych kujaw w wykonaniu z tych wszystkich, którzy są za naszymi plecami, Pani Mario, prawda? Następna sprawa to będzie część oficjalna. To już przekażę głos Pani Szkulmowskiej i Pani Szkulmowska dalej to poprowadzi. Dziękuję i życzę przyjemnego odbioru. Thank you.
Thank you.
jako Anioł Święty. Thank you.
45 lat w Sławsku Wielkim i przypomnieć przede wszystkim o tym, ma to być opowieść o ludziach, bo wszystko, co się tutaj stało do tej pory, było zasługą tych, którzy są na tej sali i których już nie ma na tej sali. Proszę Państwa, to może nie do wiary, kiedy widzimy w tej chwili, że jest nas tak, że jest tak dużo po 35 latach, jest taki jeszcze liczny zespół, to może trudne jest do uwierzenia, że przed 36 laty w tymże Sławsku Wielkim nie było osoby, która chciała założyć na siebie strój kujawski. Po pierwsze, takiego stroju nie było i nikt już takiego stroju nie miał. Nie tylko, że nie było skrzyni, w której by on leżał, ale w ogóle w żadnym domu takiego stroju nie było. Poza tym tego stroju się ludzie wtedy po prostu wstydzili. I to brzmi anegdotycznie, taki był początek zespołu, że w 65 roku w marcu miał się odbyć jakiś zjazd ZSL, wojewódzki zjazd w Bydgoszczy. Ktoś wpadł na pomysł, żeby właśnie ze Sławska Wielkiego, z powiatu inowacyjnego pojechała delegacja w strojach. No pomysł był świetny, tylko po pierwsze stroj już nie było, a po drugie, powtarzam, nikt się w to nie chciał pomyśleć. I ja tutaj mam właśnie pierwsze nazwisko, które muszę przypomnieć. To był chyba pan Józef Cegielski, on był prezesem, dokładnie nie wiem, ale właśnie chyba z Inowrocławia. I pani Maria Patyk, która go zmobilizowała, sama się strój ubrała, pożyczyła, dla niego też pożyczyła. Wtedy jeszcze dwie osoby, dwie kobiety także dały się zmobilizować i taka czwórka pojechała do Bydgoszczy na ten zjazd ZSL wojewódzki. I co się wtedy okazało? Że wzbudzili tam absolutną sensację. Po raz pierwszy pojawili się na Kujawach Kujawiacy, bo ten górto Kujaw historycznie też należy. Wszyscy ich oglądali, wszyscy im klaskali, wszyscy byli tym zachwyceni. I kiedy ta delegacja wróciła później do miejsca do Sławska, to opowiedziała o tym wszystkim, jakie zrobili wrażenie, jak to wszystkich interesowało. I właściwie było to tak, że pomyśleli sobie, że jeżeli byśmy już raz byli i już raz byśmy się tam spodobali, to prawdopodobnie jak będą następne okazje, to znowu będą chcieli, żebyśmy się pojawili w Bydgoszczy. Wobec tego przezornie by było, żeby taki stworzyć zespół osób, który by miał stroje i w razie jakiejś potrzeby, żeby już był od razu, żeby nie było tych przepychanych, kto pojedzie, kto nie pojedzie. Takie były początki. W związku z tym pani Maria zrobiła takie ogłoszenie, była wtedy przewodniczącą koła gospodarki wiejskiej i dała znać, żeby na określonego dnia na jesieni, to już była jesień 1965 roku, żeby przyszli ci wszyscy, którzy chcieliby w tym uczestniczyć. I przyszło 26 kobiet. I w tym miejscu trzeba było mieć zmysł pedagoga, żeby pomyśleć szybciutko, że przecież tych ludzi nie można puścić, jeśli oni przyszli. Jeżeli one przyszły, jeżeli chcą coś robić, to coś możemy razem robić. Jest nas 26 osób. I wymyślono rzecz najprostszą i najwłaściwszą. Założono zespół śpiewaczy. Zespół śpiewaczy kujawski, jednogłosowy, i była to wspaniała historia. Przez wiele lat te 26 pań, a później także ich mężowie, śpiewali. Przypominali sobie repertuar od ojca, z rodzin przypominano sobie repertuar znany z pokolenia na pokolenie i zapisywano to w takim specjalnym śpiewniku i wszyscy śpiewali. Było to coś wspaniałego. Była to akurat właściwa forma sięgania do korzeni religijnych. Ja znowu przypomnę w tym miejscu, że najwięcej tego repertuaru wniosła do zespołu pani Wincenta Sosnowska. Wspaniała śpiewaczka. Można ją znaleźć jeszcze na starych zdjęciach różnych, na nagraniach, które były w tamtym czasie robione. Ratowała wielokrotnie zespół, kiedy miał potknięcia. Potrafiła wyjść, zaśpiewać, znała mnóstwo przyśpiewek. Pracowała kiedyś we dworze, więc repertuar, który ona wnosiła, był właśnie z tego kręgu wsi, która pracowała na pańskim, we dworze. Także wiele repertuarów wyniósł pan Tadeusz Kapeliński, pani Leokadia Olejnik, pani Zofia Mróz, pani Franciszka Jaszczak, pani Helena Fertykowska, która znała mnóstwo pieśni z poczekiem, pan Kazimierz Sosnowski, który znał znakomicie repertuar swojego ojca. I takie były początki. Dzięki temu, że zespół od początku miał repertuar autentyczny, to dzięki temu później był tak bardzo wysoko ceniony.
Ale to nie wystarczało. Pani Maria, która stanęła na czele tej grupy, właściwie zupełnie niespodziewanie, można było powiedzieć bez przygotowania w biegu, zaczęła się także sama dokształcać, zaczęła studiować Kolberga, by szukiwać pieśni, które były z opowiedz Kruszwicy. Potem, kiedy w 1974-1975 roku wyszły dwa tomy wspaniałego wydawnictwa Kujawa, wydane przez Poznański Instytut Sztuki Kujawy, z ogromnym repertuarem, to tam często sięgano, żeby wzbogacić to, co już znano tutaj z najbliższych okolic. I na początku był tak wielki entuzjazm i tak dużo ludzi przychodziło, że już po trzech latach zespół się pokusił na wystawienie Wesela Kujawskiego. W zespole były wtedy 32 kobiety, 14 mężczyzn i jeszcze ileś dzieci, które wtedy jeszcze nie występowały w całym zespole, ale wtedy to blisko wielu ludziom. Dzisiaj pan Wiśniewski powiedział, że to taka dygresja w tym miejscu, że właściwie jubileusz powinno się obchodzić w zeszłym roku. Tak, bo zespół powstał jesienią w 1965 roku, ale w marcu 1966, czyli 35 lat temu dopiero co minęło, miał swój pierwszy występ w czasie dnia, Międzynarodowego Dnia Kobiet, właśnie tutaj w Śląsku. W maju już zaczął się pierwszy kurs haftu. Ale dlaczego? Zaraz Państwu powiem. Zespół miał od początku także szczęście do ludzi. Pomyślałam sobie, przygotowując to dzisiejsze wystąpienie, że chcę przypomnieć ludzi. I tak ludzi życzliwych, którzy pomagali i którzy, dzięki którym ten zespół się tak pięknie rozwijał. Więc bardzo wcześnie pomógł pani Marii, była przecież nauczycielką, pomógł pan Zygmunt Kulek, który był wtedy inspektorem w Wydziale Oświaty Powiatowej Rady Mianowicowej. I on jej właśnie powiedział, z kim się ma skontaktować, że ma dotrzeć do Muzeum Etnograficznego. Wtedy pierwszy kontakt z panią Haluszką Mikołowską, która była kustoszem sztuki, kustoszem działu sztuki i jednocześnie etnografem, i która znakomicie znała kujawskie hafty. I właśnie dzięki niej już w maju w 1966 roku był zorganizowany pierwszy kurs haftu i potem po tym kursie kobiety nie tylko wyhaftowały, ale uszyły pierwsze skromniusieńkie, pierwsze stroje dla zespołu. Przede wszystkim stroje kobiece, które tych haftów wymagają dużo. Takie były początki. I potem wspomniałam ten rok 68, wesele. Wesele, może tak powiem od razu, żeby nie było, żeby nie wracać do tego. Zespół dawał na początku w pierwszym roku 10 występów, a potem kilkanaście występów rocznie. Ale zawsze występował cały zespół. Przez pierwsze dziesięciolecie cały zespół. Przez pierwsze dziesięciolecie także nie było kapeli. Znowu muszę wymienić nazwisko. Przez 7 lat dojeżdżała do zespołu z Inowrocławia pani, która pracowała tutaj w przedszkolu, nazywała się pani Światowa. Zaraz spojrzę na imię. Pani Maria Światowa. Grała na akordeonie. Przez 7 lat dojeżdżała na każdą imprezę, gdzie tylko była potrzebna, i na wszystkie próby. Bezinteresownie. Nie było żadnych pieniędzy, którymi by się komuś za coś płaciło. Przez 2 lata później dojeżdżał inny akordeonist. Natomiast pierwsze dziesięciolecie nie ma kapeli. Jest akordeon i w zasadzie bardzo wiele śpiewu. Ale jak mówię, jest ogromny entuzjazm, zespół jest w bardzo wiele miejsc zapraszany. To wesele, które tutaj zostało zaprezentowane, sprawiło, że zespół został wysłany, powiedziano, że jest na takim poziomie, że może jechać na ogólnopolski festiwal do Płocka. I od 1968 roku aż do teraz, od 1968 roku, więc ponad 30 lat, zespół wyjeżdża co roku na festiwal folkloru Kujaw do Ciechocina. Tego już tego nie chciałam powtarzać, bo to jest coś, co się dzieje co roku. Co roku wyjeżdża z nowym repertuarem i co roku przyjeżdża z nagrodą. Co roku. To jest duża rzecz. Tutaj jest przedstawiciel zespołu nadgoplańskiego, także do tego Ciechocinka jeździcie zespołem. Impreza w Ciechocinku jest dlatego tak szalenie ważna, że skupia wszystkie zespoły z terenu całych Kujaw. I były takie okresy, kiedy specjalnie prowadzono nawet szkolenia z zakresu tańca, z zakresu muzyki, jak prowadzić zespoły, żeby to było wszystko na dobrym poziomie. Więc mówię, bardzo wcześnie było to pierwsze wesele. Były także pierwsze stroje jeszcze w tym pierwszym dziesięcioleciu, w 1974 roku,
gmina w Kruszwicy właśnie zafundowała, dała pieniądze na stroje i stroje zostały uszyte no, możliwie najtańszym sposobem, to znaczy w zasadniczej szkole odzieżowej w Wrocławiu na podstawie atlasu stroju kujawskiego, który opracowała pani Halina Mikłowska. Także zespół był właśnie już w tym pierwszym dziesięcioleciu dobrze się prezentował, występował na bardzo wielu imprezach i rzeczywiście wszystko by było piękne, gdyby nie to, że nie miał kapelę. I kiedy było chyba uroczyste dziesięciolecia i po tej uroczystości dzień następny już zwykły, normalny, do pani Marii zgłosił się pan, spojrzę, żeby na pewno nie pomylić, pan Stefan Kociński z, no, z, proszę, ze Strzelna, kontrabasista. I zapytał, czy pani nie chciałaby mieć kapelę. Więc było to pytanie retoryczne, bo pani Maria marzyła o kapelę, ale jej nie miała. I on właśnie tę kapelę utworzył. Od początku członkowie kapeli dojeżdżali z różnych miejscowości, ale tak się niestety po wojnie dzieje, już nie ma starych kapel. Trzeba tworzyć te kapele z muzyków, którzy bądź kiedyś grali, bądź już teraz powiedzmy umieją i chcą grać zespołami ludowymi. Więc w tej pierwszej kapeli na kontrabasie grał pan Stefan Kociński, pan Walenty Wiśniewski, dla którego począł specjalny oklaski. Panie Walenty. Pan Walenty Wiśniewski od samego początku, czyli te 25 lat, kiedy tam w środku widzimy tą cyfrę, to pan Walenty 25 lat do tego zespołu należy. Wprawdzie ostatnio trochę koruje, ale jak widać gra nadal znakomicie. Dziękuję panu bardzo. I muszę powiedzieć państwu, że właśnie w tej znakomitej pracy opracowanej przez poznańskich muzykologów są zapisy z lat 50. nagrań archiwalnych pana Walentego. Także to jest autentyczna kopalnia starej tradycji muzykowania na kulach. I trzecią osobą w tej pierwszej kapeli był pan Adam Pychojnacki, który grał na harmonii. W tym składzie grała ta kapela przez 5 lat. I właściwie trzeba powiedzieć, że przez wszystkie lata jest problem z kapelą. Dlatego, że ludzie chorują, odchodzą, wykruszają się po prostu. I co jakiś czas jest potrzeba znowu tworzenia nowego składu kapeli. I tak było na 15-lecie, kiedy znowu się ta pierwsza kapela niestety rozkruszyła i trzeba było stworzyć nową. Wtedy z kolei pan Stefan Pieszak taką kapelę tworzył. Grał już wtedy pan Czesław Wiśniewski, który przedtem był i tancerzem, bo sam wspomniał dzisiaj, że w trzecim roku, już po 2 latach do zespołu wstąpił i tańczył, i śpiewał, ale wtedy także zaczął grać. Zaczął grać na kontrabasie. Także był taki okres, że radzono sobie w ten sposób, że po sąsiedzku jest Radziejów, gdzie było sporo muzyków i ci muzycy bądź wspomagali tą kapelę, bądź w jakimś czasie nawet wyjeżdżali razem z całym zespołem. Także byli to panowie Franciszek Baldon, Józef Pietrzak, Henryk Nawrocki i pan Stefan Olszewski. Także mówię, od samego początku były problemy i co parę lat ktoś się tak wykruszał, że trzeba było prawie na nowo tę kapelę tworzyć. Co się działo jeszcze dalej? Ja państwu nie będę opowiadała dokładnie, co działo się we wszystkich 35 latach. Ja tylko powiem, że przez pierwsze 10 lat chyba było 230 występów. Po 30 latach było już tych występów 600. Na 30-lecie było 600 występów. A na dzień dzisiejszy było razem 720. Więc o tym, żeby mówić o wszystkim, nie ma mowy. Natomiast o czym trzeba mówić? Trzeba mówić o tym, że zespół się na przestrzeni tego czasu przekształca. Najpierw, jak mówię, byli sami dorośli. Pani Maria od początku próbowała jakieś pary taneczne z dzieci tworzyć, ale zawsze to było trudne. Zawsze to było trudne. Co innego zespół pieśni i tańca, jakiś duży, w którym ma się do wyboru ogromną ilość dzieci i młodzieży, a co innego zespół w innej miejscowości, który w tym rekrutacji prowadzi się z tej młodzieży, która jest chętna do pracy. Dzieci kończyły klasę 8,
zaczynały się ciągle z młodymi. Także ten problem także zna każdy kierownik zespołu, który ma grupę taneczną. Więc kto należał do zespołu? Ktoś zapytał dzisiaj, chyba właśnie pan Andrzej Krystyk, czy cała wieś należała do zespołu. Mi się wydaje, że jeśli cała nie, to prawie cała. A już na pewno były takie rodziny, gdzie należało tych ludzi po kilkoro, czy po kilka osób, całe rodziny. I takie rodziny, na przykład rodzina państwa Sosnowskich, 9 osób należało do zespołu. Tarnowscy, Tomaszewski, Wiśniewski, 6, Budzyńscy, Wilbudzcy, Faligowscy, Matuszakowie. To były całe rodziny, w których, jak właśnie w tych rodzinie Sosnowskich, teraz już trzecie pokolenie jest w zespole. Także było dużo osób, które po prostu jak gdyby tę tradycję dalej z pokolenia na pokolenie przenosiły. Powiedziałam, że nie będę mówiła o wszystkich problemach szczegółowych, ale muszę wspomnieć o rzeczach najważniejszych. Więc wesele w 1968 roku było wystawione po raz pierwszy, ale 10 lat później wystawiono je jeszcze bogaciej po raz drugi. I w tym samym roku, czy 1978, było to także wesele, poza tym inscenizowanym już 7 razy w ciągu roku, to także było to wesele autentyczne. I mamy tutaj ówczesną pannę młodą. Niech się na niej pokaże na wyjazdzie. Pani Jadwiga Kozdecka i pan Stanisław Fertykowski właśnie w 1978 roku pobrali się i tu na tej sali było znakomite weselisko, właśnie ona była, wszystko było po kujawsku, więc to już wtedy nie była inscenizacja taka teatralna, tylko na tej sali był prawdziwy oczekiwany. Było to bardzo uroczyście i bardzo pięknie i jak widać jest pani Jadwiga do dzisiaj zespołowi wierna. Poza tym mówiłam, zespół brał udział w takich stałych przeglądach. To jest ważne. Stałe przeglądy, które odbywały się tak jak w Siekocinku co roku, czy jak nieco później zaczęły się od początku lat 70. w Bydgoszczy, w Nakle, w Bydgoszczy, teraz znowu w Bydgoszczy, one stwarzały zespołom możliwość przygotowania co roku czegoś nowego i zaprezentowania tego programu. Czyli jest to jakaś motywacja do systematycznej pracy, to bardzo ważne. I w takich właśnie imprez jest więcej, bo jest na przykład od prawie 30 lat już w Żninie organizowany ogólnopolski międzyregionalny przegląd kapel. I kapela bierze zawsze udział w tym przeglądzie żnińskim. A poza tym jest wiele takich imprez ogólnopolskich, w których zespół brał udział oraz no, był zapraszany na terenie całych Kujaw, całego województwa i poza. Te 720 imprez, jak Państwo słyszeli, występów, jak Państwo słyszeliście, to rzeczywiście była sprawa bardzo wymagająca bardzo wielkiego wysiłku i przygotowań. Wspomniałam, że mówiłam, że będę wspominała ludzi. I chciałam dlatego wspomnieć teraz o tych, którzy od początku tak bardzo właśnie w tym miejscu pomagali. Proszę Państwa, Słaski jest dużą wsią, ale wsią, która nigdy nie miała i do tej pory nie ma nawet najskromniejszej własnej świetlicy. Są placówki, które mają pałace i nie mają takiego zespołu. Tutaj nigdy nie było placówki kulturalnej i zawsze wszystkiemu musiała wychodzić naprzeciw szkoła. I był wtedy, kiedy zespół powstawał, kierownikiem był pan Stanisław Jędrzejewski. On jeszcze przez kilka lat później pracował, bardzo życzliwie udostępnił te wszystkie pomieszczenia na próby i na występy. Potem przez wiele lat takim bardzo życzliwym dla zespołu kierownikiem był pan Kazimierz Kowalski. A teraz od kilkunastu lat jest pan Adam Dołęga. Nie wiem, czy jest na sali, czy mnie słyszy. Panie Macie, proszę, niech się pan wszystkim pokaże i bardzo proszę o brawa, bo to... sprawiło, że dzięki tym panom, których wymieniłam, zespół mógł się tutaj zawsze znaleźć i rozwijać. Co jeszcze chciałam wspomnieć z takich rzeczy, z osób. Wspomniałam już o panu Zygmuncie Kurku, wspomniałam o panu
Haluszce Mikulowskiej, która wielokrotnie tutaj na te przyjeżdżała i właśnie te hafty propagowała. I chciałabym jeszcze wspomnieć o pani Annie Jachwinie, redaktor Annie Jachwinie z Polskiego Radia, która przez ponad 30 lat w tymże właśnie Radiu Pomorza i Kujaw przed panem Andrzejem, który znakomicie teraz to kontynuuje, ona właśnie gromadziła i propagowała folklor muzyczny, widowiska i nagrywała zespoły. I wiele razy właśnie ten zespół był w Polskim Radiu propagowany. Była wielkim przyjacielem zespołu. I kiedy był jubileusz 30-lecia na tej sali przed 5 laty, to i pani Anna Jagnina, i pani Haluszka Mikułowska, które już nie żyją, wtedy jeszcze były na tej sali i wtedy cieszyły się, że czyli na rodzinach były, zespół, przy którego na rodzinach były, które mi bardzo pomogły, że się tak ładnie, tak się pięknie rozwija. Chciałabym także powiedzieć Państwu, bo mam tutaj mnóstwo rzeczy na kartkach i wiem, że Państwo jesteście już zmęczeni wysłuchaniem, a ja mówię, pomimo wszystko mówię dość chaotycznie. Chciałabym, mówiąc jeszcze o ludziach, wspomnieć o najstarszych panach, które są na sali wśród nas. Proszę, niech się pokaże pani Magda Wybudzka. Od początku w zespole. Pokażcie się dziewczyny, to właśnie wyście dzisiaj śpiewali z nimi, one przyszły, pomimo, że do tych szkół nie należą, ale przyszły się pokazać.
prowadzeniem go na bieżąco. Pani Maria dzisiaj zwróciła takie pytanie, skąd takie piękne stroje? To znowu jest anegdota prawie. Otóż był rok 89, kiedy do huty Irena przyjechała grupa biznesmenów amerykańskich i tam wtedy także poproszono o występ zespół. Zespół tam występował, ogromnie się spodobał. Jak zobaczycie, że dzieciaki występują w tenisówkach i że te stroje są bardzo, bardzo biednickie, to wtedy oni podjęli taką inicjatywę, żeby zafundować stroje. I znalazł się taki przedstawiciel Polonii, który te pieniądze na ówczesne czasy, to było 2,5 miliona, one wtedy jeszcze były duże, to był rok 90. Ale potem zaczęły gwałtownie przez inflację się zmniejszać, no ale mimo wszystko dzięki pomocy ludzkiej i boskiej te stroje udało się skompletować i zespół się teraz bardzo ładnie prezentuje. I w tym trzecim dziesięcioleciu i aż do teraz sytuacja jest taka, że zespół w całości występuje bardzo rzadko. Natomiast występuje w różnych grupach. Jeżeli jeszcze dodać taką rzecz, że powstała już po 89 roku, powstała taka rada programowa, o niej znowu tu pewnie pomyliłam. W każdym razie jakieś takie samorządowe, musi mi Pan podpowiedzieć, jak się to nazywało, rada, ta krakowska rada, zespołów regionalnych. Ogólnopolska rada zespołów. O właśnie, ogólnopolska rada ludowych zespołów artystycznych powstała i zespół został zakwalifikowany do tej rady. I ta rada dysponowała wtedy pieniędzmi, przez to, że tam skupiała zespoły różne z całej Polski, zrobił się bardzo duży ruch. Zespoły były zapraszane pojawiały się wtedy na Śląsku, w Gdańsku, w różnych miejscach zespół jeździł i były na to pieniądze. Ale niestety krótko, bo w 91 roku wyszła ustawa sejmowa, która niestety uderzyła we wszystkie stowarzyszenia. Ona mianowicie odjęła możliwość otrzymania dotacji przez stowarzyszenia. I tym samym skończyły się jakiekolwiek pieniądze na właśnie taką pomoc, na środki transportu, na przejazd, na coś takiego. I od tamtej pory już bardzo wielkie trudności są w utrzymaniu zespołów, a już w zdobyciu sponsorów to rzeczywiście no, nadzwyczaj jest w tej chwili trudno. Ale zespół w tym trzecim dziesięcioleciu i teraz nadal występuje tak. Albo jedzie cały zespół młodzieżowy, młodzi pojawiający z kapelą, albo jedzie część tego zespołu, albo jedzie sama kapela. Bardzo często jest zapraszana sama kapela. Albo jest taki środek lokomocji, że mieści się kapela i kilka par. Albo jest jakaś wielka impreza, na której występują wszyscy. I dlatego tych imprez jest tak dużo, te 720 do tej pory, w tych ostatnich latach szczególnie właśnie dużo. Także sytuację teraz mamy taką, że, a jeszcze takie wspomnę te ważniejsze, ostatnie, chwileczkę, tylko ostatnie lata, w 99 roku zespół i kapela znalazły się na 7 czerwca na lotnisku bydgoskim, gdzie przyjechał Ojciec Święty i razem z 23 innymi zespołami folklorystycznymi z kujawsko-pomorskiego i poza nawet, w takiej grupie 800 zespołów śpiewali dla Ojca Świętego. To było specjalnie przed tym przećwiczone, ale był taki mini program kujawski, który był przygotowany na przyjazd Ojca Świętego. Także to była taka sprawa ostatnich lat. W ubiegłym roku kapela jesienią przyjechała w czasie do Konkatedry Bydgoszczy, bo była pielgrzymka twórców ludowych w roku jubileuszowym. I w ostatnich latach zespół ma coraz więcej kontaktów zarówno z RFN-em, jak i z Litwą. Białoruś, Litwa, tam jeżdżą bardzo często, jeżdżą i zapraszają tam te zespoły, pomagają i materialnie w najróżniejszy sposób, i programowo nawet, na ile jest to możliwe. Tam dają występy, tu przyjmują zespoły. Jest także, jak wspomniałam, taka współpraca z miejscowością Albek w RFM. Także w dalszym ciągu, w ubiegłym roku, jeszcze w 99 roku zespół był po raz kolejny w Kazimierzu. Proszę Państwa, zaproszenie do Kazimierza nad Wisłą na festiwal, na którym występują wyłącznie zespoły autentyczne, kapele, śpiewacy, to jest wielkie wyróżnienie. Na przestrzeni 35 lat zespół parę razy był w Kazimierzu. W 99 roku była także kapela i pan Walenty Wiśniewski otrzymał indywidualną nagrodę, zresztą nie pierwszy raz.
teraz właśnie ten Kazimierz za swoje granie. Ma już ponad 80 lat i mówi, że już jest bardzo stary, ale ponieważ są jeszcze starsi skrzypkowie, więc nie damy mu spocząć na laurach i musi pan nadal, panie Walenty, ze zespołem grać, bo będzie pan wszystko młodszy. Proszę Państwa, ja kończąc przedstawię dzisiaj kapelę. Ona w takim składzie jak dzisiaj, to nie zawsze występuje. Dzisiaj się zorganizowali wszyscy, którzy grają, czasem grają w mniejszych składach. Więc pan Walenty Wiśniewski na skrzypcach, pan Walenty Jezusławska Małego, pan Stanisław Daniel, z Radia. Gdzie pan jest, niech się pan pokaże, tak? Mam nadzieję, że dziewczęta będą z nami.
otrzyma jeszcze lepiej, nawet jak już będziecie w liceum, to nie szkodzi. Wyjedziecie poza Sławsk, ale przyjeżdżacie na sobotę, na niedzielę do domu. To jest coś wspaniałego, móc być tutaj razem. W jakimś momencie ocenicie, że to jest bardzo ważne. Że to jest bardzo ważne mieć tutaj przyjaciół, mieć wspólne zainteresowanie. Taka wieś jak Sławsk, takich wsi nie ma tak wiele. Więc wszyscy razem, wszyscy, którzy mogą coś dołożyć się do tego, żeby zespół dalej trwał, niech się w to włączą. Serdecznie dziękuję za to, że mogłam tu przyjechać i spotkać się z wami i te parę słów powiedzieć, chociaż to było rzeczywiście takie dzisiaj rwane, bo i trudno ten cały okres nawet nie było tak objąć w sposób zwarty, żeby wszystko powiedzieć. Także cieszę się bardzo, że tutaj jesteśmy na jubileuszu. Życzę następnego, życzę powodzenia, wytrwałości, bo jest trudność, trzeba wiedzieć, że zawsze będzie trudno. Zawsze będzie trudno. Tylko wielką radość człowiekowi daje pokonywanie trudności, jeśli widać tego efektu. Wszystkiego najlepszego. Przypominać i wypominać tego, co Państwo dobrego uczyniliście.
Jest zatem powód, by mówić z zadowoleniem, z pełną dumą i satysfakcją o tym wszystkim, co jest za nami. Za to w imieniu zarządu i władz powiatu lubuskiego, swoim własnym, a także i w imieniu mojej małżonki, która miała wielokrotnie okazję przebywać tutaj w tej sali i cieszyć się waszą radością, waszymi sukcesami, z całego serca gorąco podziękować za to, co czynicie. Bowiem należycie do wyjątków, może i w województwie kujawsko-pomorskim, a na pewno w powiecie. Dziękuję wam z całego serca za to, co uczyniliście. Życzę, aby dalej wasza pasja i tych, którzy może niedługo będą odchodzili z zespołu, ale przede wszystkim tych, którzy będą tworzyli historię, nową historię, albo kontynuowali historię zespołu, by ta praca, ta radość wam towarzyszyła na co dzień. Abyście istnieli na zawsze, abyście byli również i dumą dla mieszkańców Sławska, dla prastarej Kruszwicy i dla nas wszystkich, bo znajdujecie w tym wielką radość. Życzę wam pomyślności, powodzenia, wszystkiego dobrego. I tutaj mam taki mały dylemat, bowiem chciałem w imieniu władz powiatowych wręczyć listy gratulacyjne, w których wyrażamy nasz szacunek, naszą wdzięczność i to, co być może trudno wypowiedzieć na piśmie albo w słowach. Mam dylemat taki, czy uczynić wręczenie tego listu najpierw pani Marii, czy zespołowi. Ale myślę, że z szacunku wyjątkowego dla pani Marii, podobnie jak i dla zespołu, uczyni to, że pani podziękuję serdecznie. Przez pana starostę niewiele można dodać. Ja zawsze emocjonalnie związany byłem ze Sławskiem Wielkim, jest z członkami zespołu, mieszka tu moja rodzina również. Z panią, pani Mario, bardzo serdecznie chciałbym pani podziękować, że między innymi, że pani ukierunkowała moje zainteresowania również i przewodnictwem, jestem również przewodnikiem i historią, kulturą i oczywiście kulturą ludową. I myślę, że nie możemy dopuścić, żeby te nasze historyczne dokonania w tym zakresie zostały zaprzepaszczone. Dlatego cieszy fakt, że młodzi znajdują się na tej sali, którzy dalej przejmą pałeczkę. W tym momencie chciałbym pani Mario jeszcze raz serdecznie podziękować i życzyć wielu, wielu długich lat. Zawsze wiedź mi dziurę w brzuchu i przychodzi i co mogę, to pomagam. Chciałbym panią tu również uspokoić, że między innymi dzięki inicjatywie tych kolejnych radnych mieszkających na terenie Sławska, myślę, że może się uda dokończyć ten budynek, który ponownie wrócono do tej inicjatywy. Mieliśmy troszeczkę inne plany, ale oni swoimi działaniami myślę, że dotkną do tego, że w przyszłości będzie to siedziba i zespołu, i koła gospodarki. Szanowni jubilaci i drodzy goście, w imieniu własnym chciałabym złożyć serdeczne gratulacje zespołowi i życzyć dalszych sukcesów na niebie folkloru. Również przekazuję serdeczne życzenia od burmistrza Radziewa, który nie mógł dzisiaj przybyć, a tak bardzo chciał. Wszystkiego dobrego. Zdrowia, pogody ducha, no i
jeszcze prowadzenia tego folktoru na naszej ziemi. Dziękuję. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego przekazał gratulacje dla Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszowych. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na uroczystości jubileuszowe, na które niestety nie mogę przybyć z uwagi na podjęte wcześniej zobowiązania. Z okazji potrójnego jubileuszu proszę przyjąć serdeczne gratulacje. Dziękując wszystkim członkom Zespołu Folklorystycznych i Kapel Kujawy za kontynuowanie barwnej tradycji ludowej naszego regionu, życzę równocześnie długich lat pełnych radości i sukcesów. Marszałek województwa kujawskiego. I życzenia składają zakłady przetwórstwa zbożowo-młynarskiego. Dziękując za zaproszenie na uroczystości jubileuszowe 25 i 15-lecia Państwa zespołu w imieniu Zakładu Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kruszwicy, składam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy społecznej, kulturalno-oświatowej, a także powodzenia w życiu osobistym. Życzę wszystkim członkom zespołu dużo zdrowia, wszelkiego dobra i osobistego szczęścia. Z wyrazami szacunku prezes zarządu, dyrektor Edmund Kowalski. Szanowni i zacni jubilaci, w imieniu swoim i pracowników Centrum Kultury Ziemowit życzę Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości i dalszych sukcesów w rozpowszechnianiu, kultywowaniu kultury i folkloru ziemi kujawskiej. Ja w swoim imieniu jako pośrednik pomiędzy urzędem a kierownikiem zespołu w miarę swojej możliwości będę niósł pomoc, na ile będzie mnie stać. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Z okazji 35-lecia Regionalnego Zespołu Kujawy Sławsku Wielki dla Pani Wilguckiej Marty. Marta, tak powiedziała. Dla Pani Sosnowskiej Anieli. Dla Pani Warmińskiej Aliny. Dla Pani Stefanii Tarnowskiej. Dla Pani Mila Danuta. Dla Pani Matusza Cofi. Pani Tomaszewskiej Berbery. Dla Pani Babiarz Marii. Dla Pani Jagórzewskiej Janiny. Dla Pani Gmińskiej Aleksandry.
dla pana Wiśniewskiego Walentego. Przepraszam, tak miałem ułożone dyplomy. Dla pani Marii Paty. Proszę Państwa, z okazji 25-lecia Kapeli Ludowej Kujawy w Sławsku Wielkim otrzymuje pani Wiśniewska Urszula. Nieobecna. Wiśniewski Marcin. Pan Terengowski Jan. Pan Górecki Benon. Tak nieskromnie, nieśmiało wychodzić. Bardzo ulubiony przedstawiciel. Pan Staszak Ireneusz. Najnowszy nabytek. Pan Bykowski Jan. Co niektórzy się znają, to bez panu burmistrza. Pan Daniel Stanisław. Pamiętają o mojej. Pani Bożyszkowska Elżbieta. Tą panią to dostaje. Brawo. Oraz kierownik zespołu, pan Czesław Wiśniewski. Politycznego Kujawy w Sławsku Wielkim dla Kowalskiej Anii. Tutaj pan burmistrz również upominki przygotował, żeby zachęcić młodzież do uczestnictwa. Pani Kowalska Anna. Skroś Dorota. Gmaj Joanna. Pietrzycka Beata. Czesław, Granak Agnieszka. Dzierżawska Anita. Dzierżawska Paulina. Kolczyńska Sylwia. Kolczyńska Małgorzata. Kowalski Jerzy. Kowalska Lidia. Piechnik Sławomir. Dzierżawski Artur. Klonowska Ilona. Tu jest Ilona. Makowski Łukasz. Modrzyńska Monika.
Pastuch Ksenia. Pietrzycka Justyna. Turkowski Wojciech. Wiśniewski Waldemar. Wojciechowska Weronika. Gmiński Piotr. Kolczyńska Sława. Tak, proszę dobrze. Kowalski Roman. Łada Wojciech. Olejnik Mirosław. Wiśniewska Marta. Frączak Tomasz. Kowalska Iza. Chmielewska Anita. Nie ma. To te dyplomy przekażemy panu kierownikowi Czesławowi Wiśniewskiemu. Przekażę. Zespołu. Dla pani, która zajmuje się akompaniamentem, życzę wszystkim państwu zdrowia, pomyślności. 100 lat. Thank you.